Zadanie pierwsze, strona 176. O ile dłuższy jest promień okręgu opisanego na kwadracie o boku 10 cm od promienia okręgu wpisanego w ten kwadrat? I teraz tak. Pomimo, że nie wygląda to z rysunku, to tutaj mamy 10. No i tak sobie napiszemy do środku. Tutaj mamy 10. I najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, jak to wszystko działa. Tu mamy środek okręgu i tutaj też. Promień idzie nam do dołu, bo musi nam łączyć ten promień dwie figury. Tutaj jakbyśmy dali do dołu, no to łączyłby się tylko z kołem, więc promień mamy tutaj. I teraz tak, patrzymy sobie na zależność. Tutaj mamy też dyszkę, czyli to całe ma dychę, czyli promień wynosi 5. A tutaj mamy tak, czyli nasz promień jest połową średnicy tego koła. A wzór na D to A pierwiastki z dwóch. W naszym przypadku to 10 pierwiastków z dwóch. Wracamy do R-ki, podstawiamy za D. Zrobimy jeszcze tak, żeby to miało sens. Na 2, czyli mamy 5 pierwiastków z 2. Tu mamy pierwiastki, tam nie mamy, czyli musimy sobie to wymnożyć. Razy 1,4. No i to jest tak około 7. Znaczy to wynosi 7, no ale to jeszcze ma rozwinięcie dziesiętne dalej. Więc R2 minus R1. I podstawiamy 7 minus 5, 2 cm. Czyli taka jest różnica między nimi. No i już. Zadanie drugie, strona 176, podpunkt A. Jakie jest pole sześciokąta foremnego wpisanego w okrąg o promieniu 5? I najpierw musimy sobie wyrysować. Pomimo, że znowu z mojego rysunku to nie wynika, ale promienie mamy tak. Pyk, tu mamy średnicę. Cyk. I pyk. No, powiedzmy. I tutaj idzie ten nasz promień. Czyli tutaj też. I uwaga, tutaj też. Czyli my tu mamy piątkę. Czyli nasze R jest równe A. I dzięki temu jesteśmy w stanie od razu liczyć pole. Pole jest równe. Mamy 6 trójkątów równobocznych w tym wielokącie foremnym, więc piszemy 6. Wzór na pole dla trójkąta równobocznego. Możemy sobie to od razu skrócić. Zaczynamy od trójki i podstawiamy 5 do drugiej, pierwiastków z 3 na 2. Czyli to jest 3 razy 25 pierwiastków z 3 na 2. Nic się nie da skrócić. Mnożymy górę. 75 pierwiastków z 3 na 2. I my to tak zostawiamy, bo my tego nie skracamy. Podpunkt B. Jaką długość ma okrąg wpisany w sześciokąt foremny o boku 10? I teraz tak. Wyrysujemy sobie znów przekątne. I uwaga, żeby połączyły nam się dwie figury, to w tym punkcie jest nasz promień, czyli R jest równe H. I sytuacja już nie jest taka bajkowa. Wzór na H, czyli wysokość w trójkącie równobocznym, jest następujący. Czyli liczymy nasze H. Skoro H jest równe R, jesteśmy w stanie liczyć długość tego okręgu. Wzór na długość okręgu, czyli 2pi razy 5 pierwiastków z 3. Czyli jest to 10 pierwiastków z 3.
No i już. Zadanie 3176, podpunkt A. Opisz długość okręgu opisanego na trójkącie równobocznym o boku 10. I teraz tak. To jest jeden system rozwiązywania tych zadań, więc słuchajcie uważnie. Najpierw patrzymy, gdzie mamy promień. Mamy go w tym punkcie, w tym i w tym, żeby łączyć nam dwie figury. Czyli nasze R jest równe 2 trzecie H. Żeby obliczyć promień, który potrzebujemy do długości okręgu, obliczamy H. Wzór na H. Mamy. Teraz do tego wzoru podstawiamy to. 2 trzecie razy 5 pierwiastków z 3. To nic innego jak 10 pierwiastków z 3 na 3. Mamy promień, liczymy LK. Czyli to. Mnożymy z górą. I to nam się już nie skraca. Podpunkt B. Ustal, jaka jest długość okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny o boku 5. I teraz nasz promień idzie tu, tu i tu. Czyli R jest równa 1 trzecia H. I to samo. Liczymy H. Tego się nie da skrócić, to tak zostaje. Czyli R jest równe 1 trzecia razy. Wymnażamy tylko dół. Na 6. Więc. Liczymy LK. Czyli to 5 pierwiastków z 3 na 3 pi. No i już. Zadanie 5 z 177. Określ, jaką długość ma bok trójkąta równobocznego A. opisanego na okręgu o promieniu 2 pierwiastki z 3. To wyliczamy H. Odwracamy. I mamy. Wzór na H. I podstawiamy. Najpierw razy 2. Dzielimy na pierwiastek z 3 i odwracamy. A jest równe 12. Podpunkt B. Wpisanego w okrąg o promieniu 6. I tak samo wyliczamy H. Kopertka. Skracamy. H jest równe 9. Wzór na H. I podstawiamy 9. Razy 2. Dzielimy na pierwiastek z 3. Odwracamy. A. Usuwamy niewymierność. Mnożymy górę. A na dole mamy po prostu 3. I skracamy.
No i już. Lecimy sprawdź, czy umiesz. Zadanie pierwsze, strona 177. Jaki promień ma okrąg opisany na trójkącie równobocznym o boku 2? Najpierw wyliczamy H. Wzór na H. I podstawiamy. Skracamy. Pierwiastek z 3. Tyle wynosi nasze H. Liczymy promień. I jest to odpowiedź C. Zadanie drugie, strona 177. Jakie pole ma kwadrat opisany na okręgu o promieniu 2 pierwiastki z 2? Tak wygląda nasz rysunek. A to 2R, czyli po prostu średnica. Więc wyliczamy A. 2 razy 2 pierwiastki z 2 daje nam to 4 pierwiastki z 2. Pole. Wzór. I podstawiamy. 4 razy 4 to 16, a pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to po prostu 2. Czyli nasza odpowiedź to 32 i jest to odpowiedź A. Zadanie trzecie, strona 177. O ile większa jest długość okręgu opisanego na sześciokącie foremnym o boku 4 od długości okręgu wpisanego w ten sześciokąt? I lecimy najpierw tak. Tu mamy naszą czwóreczkę. Tak. I tak. Czyli wszystko gra. Tu mamy 4. I tu mamy 4. Czyli A jest równe promieniowi. Ale musimy zauważyć, że w tych miejscach nam się to nie styka, więc promień jest tutaj. Czyli E jest równe H. I zaczynamy od pierwszego. Możemy od razu policzyć L-kę. Podstawiamy. To 8pi. Teraz tutaj. Wzór na H. I wyliczamy. Mamy H, czyli mamy R. To 8pi. Minus 4 pierwiastki z 3 pi. Bo nie możemy tego odjąć, bo tu mamy pierwiastek z 3. Czyli nasza odpowiedź to D. No i już.